Czyli tak, zginasz prawe kolano, prawa ręka na plecy, lewa ręka na prawą rękę, tak jest. I teraz powoli, mocno stojąc na stopach, niech twoja uwaga będzie w stopach, będzie dobra stabilność wtedy i duże paluchy mocno na ziemi, podstawy paluchów też, wtedy będziesz stabilna. Broda do krtani i zwijasz kręgosłup. Pięknie. Tak jakbyś brzuch chciała położyć na prawym kolanie, na prawym udzie. Odrywasz ręce od pleców, jeżeli możesz. Super. I teraz obserwujesz sobie, co się dzieje w prawej nodze. Jeżeli tam nie ma napięcia, nie rozciąga się, to prawym biodrem rośniesz trochę w górę. Jeżeli jest napięcie, nic więcej nie robisz, zostajesz w pozycji. Uwagą jesteś. Połóż sobie dłonie na podłodze w linii prawej stopy, a lewe kolano wycofaj na tyle do tyłu, żeby prawe było nad kostką i żebyś czuła trochę rozciąganie w pachwinkach, tak? I teraz prawą rękę przeniesiesz na prawe kolano, odkręcasz się przez prawy bark do tyłu, zegniesz lewą nogę w kolanie i wyciągasz rękę, chwytasz za stopę i teraz tak. Jeżeli możesz, to wychylasz się do przodu i odkręcasz się przez prawy bark do tyłu. Pozycja jest super.